kto w gastro pracował, ten się w cyrku nie śmieje. Akurat to jest akurat prawda. Ja też nie mam co się śmiać. Elu wina z baru Sztok Polska? To znowu ja, wasz ulubiony łysy mieszacz i zapraszam was na kolejny odcinek 50 sztosowych koktajli, oczywiście Vol 2. Sezon 2. Wszyscy wiemy, że barmani uwielbiają motoryzację i też inspirują się tą motoryzacją w koktajlach. Tu warto wspomnieć chociażby Sidecara albo Aviation i nie inaczej jest właśnie z dzisiejszym sztosowym koktajlem, czyli 20th Century. Taki piękny angielski z moich ust. Wszak 20th Century to nie koktajl inspirowany XX wiekiem, a tak naprawdę pociągiem, tak mniej żartobliwie pociągiem, który od 1902 roku kursował między Nowym Jorkiem a Chicago przez 65 lat. Ale trzeba wam wiedzieć, że ten właśnie ciapong 20th Century to nie było byle co. To nie była taka, wiecie, ciuchcia lokomotywa. To był symbol statusu i pozycji finansowej, ponieważ niewielu było stać na tak ekskluzywną podróż. Tutaj ciekawostka. Przedział restauracyjny późnym wieczorem potrafił przekształcić się w klub nocny o nazwie Cafe Century. Kontrciekawostka. Rzeczony koktajl pierwszy raz w publikacji ukazał się, uwaga, w książce pod tytułem Café Royal Cocktail Book. Tu kafe, tam kafe, przypadek? Ale trzymając się meritum, czyli książki, w której ta receptura się znajduje, została wydana w 1937 roku przez Williama Tarlinga, ówczesnego prezesa brytyjskiej gildii barmańskiej. Jednak jak sam pan Tarling mówił, to nie on jest twórcą tego koktajlu, a jego kolega po fachu C.A. Tuck. Brzmi tajemniczo, troszeczkę jak nazwa jakiejś firmy budowlanej, ale jest to barman, który razem z Tarlingiem w Café Royal właśnie pracował, ale nic więcej się niestety nie dowiedziałem, więc zostanie C.A. Tuck po prostu. Zapewne jesteście ciekawi, czym tak naprawdę jest koktajl 20th Century, więc ja już kończę gadanie i zabieramy się za koktajl. 20th Century to koktajl wstrząsany, więc naturalnie bierzemy nasz shaker i wlewamy po kolei. 40 ml ginu typu London Dry. Następnie 30 ml likieru White Cacao. I taką samą ilość słodkiego, aromatyzowanego wina. To delikatnie balansujemy sokiem z cytryny. Dosłownie 10 ml. Teraz wystarczy oczywiście shaker uzupełnić lodem. I wstrząsnąć. Naszą mieszaneczkę będziemy oczywiście cedzili podwójnie do wcześniej schłodzonego kieliszeczka koktajlowego. Podoba mi się barwa, która pomimo wstrząsania jest bardzo klarowna. I teraz oczywiście finalizujemy nasz koktajl, dekorując go skórką z cytryny. Klasycznie najpierw wyciskamy olejki, które mamy w skóreczce. Omiatamy nasze szkiełko, zawijamy sobie na palcach i dekoracja ląduje do szkiełka. I proszę bardzo, oto jest 20th Century ode mnie specjalnie dla was. A jak smakuje, no to łysy spróbuje, jak smakuje. Nieoczywisty smak, być może dla jednych. Moi drodzy, bardzo fajna. Powiedziałbym zbalansowana mieszanka. O
Okazuje się, że likier kakao z wermutem łączy się idealnie. Sok z cytrynki nam tutaj to wszystko balansuje. No naprawdę jest to pyszny koktajl, natomiast bardziej dla ludzi, którzy lubią słodsze smaki. Natomiast, jeżeli dodamy trochę więcej cytrynki, to myślę, że wyjdzie z tego bardzo ciekawy, zaskakujący koktajl typu sour. Po prostu trzeba spróbować. Uwierzcie mi na słowo, super sprawa. Ja oczywiście, jako że koktajl to jest 20th century, to ja wam po 20-krotnie wam dziękuję za waszą uwagę. Dziękuję, że ze mną byliście. Pamiętajcie, subskrybujcie Łysą Głowę, oglądajcie więcej filmików. No i naturalnie, jeżeli jesteście głodni wiedzy kartkowej, to cały czas moja książka Nie tylko Aperol jest dostępna. Link oczywiście zostawię w opisie. Bardzo dziękuję i do następnego mieszania.